Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jaką ważną wiadomość ma dla Ciebie Wszechświat. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z kotem, druga z muszelką i trzecia z myszą. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w to pytanie, w swoją energię. Może jest jakaś sfera Twojego życia, jakiś temat w Twoim życiu, odnośnie którego potrzebujesz jakiejś porady, spojrzenia z innej perspektywy na swoją sytuację. I wybrać ten kamień albo kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała kota, kamień w kształcie kota i kartę latarnia, nie wątp w swoją wartość. I tutaj jeszcze na tym obrazku, który ta dziewczyna na karcie wiesza, jest napisane: zawsze jesteś wystarczająca albo wystarczający. Okej, zobaczmy Waszą ogólną energię, w jakim jesteście nastroju, co u Was słychać, w jakiej jesteście energii. Mamy kartę głupiec, sąd ostateczny, karta papież i karta cesarzowa. Okej, więc mam takie poczucie, jakbyście mieli jakąś nową ścieżkę przed sobą, jakąś nową decyzję do podjęcia, jakiś kierunek, czy jakieś nowe zobowiązanie, tak typu objęcie nowego stanowiska, wyższego stanowiska w pracy, czy jakaś praca w nowej, fajniejszej firmie, albo właśnie nowa ścieżka życia, albo jakieś inne przedsięwzięcie, coś, na czym Wam bardzo zależy i co chcielibyście zrobić, ale tak jakby zaczynały Was przerastać takie wątpliwości, czy ja sobie poradzę, że ja na pewno, że co ja sobie w ogóle myślę, ja się na pewno do tego nie nadaję, przecież to nie jest dla mnie, przecież ja nie mam, nie wiem, zdolności, umiejętności, czy nie wiadomo czego jeszcze do tego, żeby sobie z tą sytuacją poradzić, żeby się w ogóle tym zająć. No, tak jakbyście właśnie bardzo, bardzo w siebie wątpili, jakby mocno wychodziło właśnie takie poczucie bycia niewystarczającym po prostu. Dużo takich wątpliwości co do tego, czy sobie poradzicie, czy w ogóle macie prawo zająć się tym, czym chcielibyście się zająć. Okej, co mamy dalej w takim razie? Rycerz mieczy, królowa monet i dziesiątka monet. Okej, więc pierwsze, co tutaj widzę, to warto, żebyście mieli, trzymali się tej wizji tego, czego chcecie, do czego chcecie dojść, co chcecie osiągnąć, tego, na czym Wam zależy. Bo łatwo jest w takich sytuacjach, wiecie, te wątpliwości, wewnętrzny krytyk, te wszystkie niskie poczucie własnej wartości, to wszystko, to jest zupełnie normalne, że to się odzywa. Pytanie tylko, jak dużą wagę temu przypiszemy, jak dużą wartość temu przypiszemy. Czy to będzie na zasadzie, że wiecie, jednym uchem sobie to wpuszczam, drugim wypuszczam i jakby widzę, okej, widzę, że w siebie wątpię, widzę, że czuję się bezwartościowa, niewartościowa, czy nie wiadomo co. I okej, słyszę tego wewnętrznego krytyka, który mi mówi, że w ogóle za kogo ty się masz, ale dosłownie po prostu jednym uchem to wpuszczam, drugim wypuszczam i idę dalej. Czy ja się tutaj zatrzymam? Czy ja tego posłucham i ja w to uwierzę, że tak jest? Więc to, co widzę, to żebyście się trzymali po prostu tej wizji, tego, do czego chcecie iść, nie spuszczali tego z oka i mimo wszystko szli, że to te wszystkie myśli, te wszystkie wątpliwości, emocje, które się w Was pojawiają, to są tylko myśli, emocje i wątpliwości. To wcale nie znaczy, że to jest prawda o Was. To wcale nie znaczy, że Wy się nie nadajecie do tego, co chcecie robić. Zwłaszcza jeżeli to jest jakaś sytuacja, gdzie ktoś Wam zaoferował może pracę, tak? Poszliście na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, może ktoś Wam złożył ofertę, tak? Chcą Was zatrudnić i teraz może się w Was pojawiają wątpliwości. I zamiast pójść za tym, to macie takie, że nie, może lepiej, żebym ja się wycofała, czy wycofał. A tak naprawdę widzicie, no ktoś Was przyjął na to stanowisko, czy ktoś Wam coś zaoferował w większości przypadków. Więc to znaczy, że jesteście wystarczająco dobrzy. To znaczy, że ta osoba widzi Was
to, co jest do tego potrzebne, widzi, że wy to macie, tylko wasze te wewnętrzne wątpliwości, wasze zdanie na wasz temat, tak, to, co wy o sobie sami myślicie, to was blokuje, to sprawia, że chcecie się wycofać. Ale tak jak mówię, to wcale nie jest prawda, bo my często mamy o sobie bardzo złe zdanie, co wcale nie oznacza, że tak jest, co wcale nie jest prawdą na nasz temat. Więc to trzeba umieć jakby oddzielić. Więc możecie też skorzystać, porozmawiać z jakąś koleżanką, z kolegą, może z kimś, z jakimś przełożonym w pracy, może, nie wiem, jeszcze jakąś osobę macie, której ufacie, która was, wiecie, że was dobrze zna i że chce dla was dobrze. Możecie porozmawiać z tą osobą i zapytać, co ta osoba jakby o was myśli w tej sytuacji. Czy ta osoba, jakby jak ta osoba was widzi może w tym nowym miejscu, tak? Czy na nowej ścieżce jakiejś tam kariery, czy czegokolwiek innego. Czy jakby, czy zdaniem tej osoby się nadajecie do tego, tak? Albo zdaniem tej osoby, jakie macie cechy charakteru, które są korzystne, czy jakieś umiejętności, które są korzystne do tego, żeby z tą sytuacją sobie poradzić. Bo no, ta osoba was widzi takich, jakimi jesteście i widzi was obiektywnie. W większości przypadków, tak? Przy założeniu, że to jest naprawdę taka w miarę obiektywna, dojrzała emocjonalnie osoba, nie ktoś, kto, wiecie, będzie was ściągał na dno, bo jest zazdrosny może o coś. Dlatego dobierzcie też ostrożnie tą osobę. Ale zobaczycie wtedy, że po prostu te wasze wątpliwości to są tylko i wyłącznie wasze wątpliwości. Że to nie jest prawda o was. Szóstka kielichów. Siódemka buła. I karta księżyc. Dokładnie tak. Więc no właśnie, mocno tutaj widzę, że jesteście naprawdę bliscy temu, żeby tutaj zrezygnować z jakiegoś swojego marzenia. Ale nie rezygnujcie. Pamiętajcie, no co wam szkodzi? Nawet jak pójdziecie i coś się nie uda, no to trudno, to wtedy możecie zrezygnować. Ale nie poddawajcie się bez próbowania. I naprawdę nie przywiązujcie takiej dużej uwagi do tego, co się dzieje jakby w waszej głowie. Jakby no, mówię o tych negatywnych negatywnych myślach, tak? O tych negatywnych emocjach, które się gdzieś tam w was odpalają. Bo też czuję, że to, że przejdziecie jakby przez tą sytuację, to nie będzie jakby tylko to, że uda wam się dotrzeć do tego, co jest dla was ważne, tak? Spełnić jakieś wasze marzenie, to będzie też dla was bardzo taki duży wzmacniający proces. Jakby dzięki temu nauczycie się, jakby zobaczycie, jak bardzo sami na swój temat się możemy mylić. W sensie, jak często bardzo negatywnie o sobie myślimy, jak bardzo sami siebie nie doceniamy, jak bardzo sami w siebie wątpimy, gdzie w ogóle to jakby nie ma pokrycia w rzeczywistości. I dzięki temu nauczycie się właśnie to oddzielać i dzięki temu w przyszłości, w kolejnych takich sytuacjach będziecie mieli więcej takiej siły do tego, żeby pokonać te wewnętrzne wątpliwości, tak? I nie dać się im jakby powstrzymać i odciągnąć od tego, co jest dla was ważne. Czwórka monet. Cesarz i dwójka buław. Dokładnie tak. Więc trzymajcie się tej swojej wizji, wizualizujcie sobie właśnie to takie, wiecie, nie te czarne scenariusze, tylko te białe scenariusze, dobre, fajne scenariusze. Jak to będzie, wiecie, w tym miejscu, jak będziecie się czuć, jak chcielibyście się czuć tak pozytywnie w tej sytuacji, do której chcecie dojść, w tej nowej pracy, na tej nowej ścieżce jakiejś kariery. Tej wizji się trzymajcie, tego swojego marzenia, a jeżeli macie jakieś wątpliwości, to po prostu poszukajcie osób, które może mają doświadczenie też, które może pracują na takim stanowisku, albo w tej firmie, albo nie wiem, ktoś, kto jakby jest o te parę kroków przed wami, czy może jakieś książki chociaż znajdziecie, czy na YouTubie może nawet jakiś kanał, z kimś, kto będzie miał wiedzę i takie doświadczenie, co też wam pokaże, że nawet jeżeli będziecie
Nawet jeżeli brakuje Wam jeszcze czegoś, jakiejś umiejętności, zdolności, wiedzy, czegokolwiek, do tego, żeby sobie świetnie poradzić w tym nowym miejscu, w tej nowej Waszej sytuacji, to to nie jest tak, że tego się nie da zrobić, jakby nie da się zdobyć, nie da się tego dowiedzieć, nauczyć. Że nawet jak tam będziecie, to będziecie mogli poprosić kogoś o wsparcie, będziecie mogli się kogoś zapytać, będziecie mogli się właśnie dowiedzieć, douczyć, jak to zrobić. Tak? To nie jest tak, że ta wiedza, którą macie, że ona już jest zamknięta hermetycznie i niczego więcej się nie nauczycie. No wręcz przeciwnie, będą różne wyzwania i będzie nie jedna sytuacja, w której nie będziecie wiedzieli, jak sobie z nią poradzić. Ale pamiętajcie, że są ludzie, którzy wiedzą i od których możecie się tego nauczyć. Więc to nie jest tak, że będziecie wrzuceni na głęboką wodę bez w ogóle, bez niczego, bez żadnej pomocy. Ta pomoc tam będzie i będziecie mogli z niej korzystać, więc możecie się po prostu jakby przygotować zawczasu. Poszukać właśnie jakiejś osoby, czy jakieś kursy, które jeszcze, które będziecie mogli sobie, nie wiem, wtedy w trakcie już zacząć robić, tak, żeby się gdzieś tam dokształcać, douczyć. Czy właśnie jakieś osoby, których będziecie mogli się zapytać o coś, o jakąś poradę, jakąś wskazówkę. Więc to możecie sobie przygotować zawczasu, ale nie wycofujcie się po prostu z tego, w co idziecie. Bo może taka szansa się więcej nie pojawi. A może pojawi, ale za wiele, wiele, nie wiem, miesięcy. I no i co? No i szkoda by było po prostu, tak? Zrezygnować z samego siebie w takiej sytuacji. Zobaczmy z kart emocji, co jeszcze tutaj mamy. Obawa, no mocno. Duma. No właśnie. Bądźcie dumni z siebie. Nadzieja. Ekstaza. Zobaczcie, jak dużo fajnych, pozytywnych emocji, więc no, nie dajcie się tym obawom. One czasami są czarne, myśli jakieś. Czasami naprawdę urastają do rozmiarów nie wiadomo czego, jakiejś ogromnej góry, ale tak naprawdę to się okazuje, że to są tylko jakieś małe lęki. To tylko jest nasza po prostu perspektywa, tylko dlatego, że my dajemy im taką wielką wagę. No to one urastają, tak? Ale jak to po prostu zauważymy, zignorujemy i będziemy szli dalej, no to odchodzi. Ciekawość, no widzicie? No i niechęć. No i tu jeszcze mamy kartę rozpacz, więc na te wątpliwości, które macie, też usiądźcie, zastanówcie się, czego się najbardziej boicie. Czy sobie nie poradzisz? Ale że z czym sobie nie poradzisz? Że jakie konkretnie sytuacje to mogą być? Że czego okaże się, że czego nie umiesz? I poszukaj rozwiązania na to. Poszukaj właśnie, no jakichś, nie wiem, kursów, szkoleń, porad, cokolwiek. Rozwiązania, że może okej, jak się wydarzy coś takiego, no to nie ma co panikować, że możesz zrobić to, to i tamto na przykład, tak? Przygotujcie sobie po prostu zawczasu, rozwiejcie te wątpliwości. Na te różne wątpliwości się przygotujcie i to Wam doda takiej pewności. Nie ma co uciekać, nie ma co się wycofywać. Bo po co? Szkoda czasu, szkoda życia. Okej, zobaczmy jakąś poradę jeszcze dla Was. Karta uzdrawiające wody i karta uziemienie. Więc tak, no tak jak mówiłam, po prostu nie przykładajcie aż tak dużej uwagi do tego, co sami o sobie myślicie, bo to nie jest świętą prawdą. A w większości przypadków to w ogóle nie jest prawdą, to jest tylko wasze zdanie na wasz temat. A inni ludzie mają inne. I może wy siebie nie lubicie i może wy czujecie, że nie jesteście wystarczająco dobrze, żeby sobie z czymś poradzić, ale to nie znaczy, że tak jest. Może ktoś inny ma zupełnie inne zdanie na wasz temat. I może to oni mają rację, a nie wy. A tylko wy się po prostu jakby no taką wagę przykładacie do tych wątpliwości, tak? Że one was po prostu przerastają. Więc skupiłabym się po prostu na tym, żeby jakby ugruntować się, uziemić na takiej zasadzie, uspokoić te myśli, nie dawać im się ponieść, bardziej spojrzeć na jakieś fakty w tym momencie, tak, jeżeli no, najbardziej mi się tutaj nasuwa, że chodzi o jakąś pracę, więc wypiszcie sobie nawet jakieś swoje doświadczenia zawodowe, jakieś
kursy, które macie pokończone, jakieś trudne sytuacje, w których sobie poradziliście, mimo tego, że może nie wiedzieliście, jak sobie z nimi poradzić, ale daliście radę. Wypiszcie sobie to wszystko, zobaczycie, jak dużo tego jest. To Wam pokaże, że jesteście wartościowi, że potraficie, że umiecie, że dajecie radę w takich trudnych sytuacjach. Właśnie porozmawiajcie z jakimiś osobami, właśnie z przełożonymi, z jakimiś kolegami, współpracownikami, z osobami, które Was znają jakby z boku, które z Wami pracują, które widzą Waszą wartość. I na tym się skupcie, tak? A nie na tym, co się gdzieś tam w Waszej głowie dzieje. Jakieś historie, które Wam się odpalają. Nie wiadomo skąd. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Trzymam za Was kciuki. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała muszelkę i kartę podpisaną Wszechświat. Wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Okej, zobaczmy ogólną energię, jakie macie samopoczucie, co u Was słychać. Karta Sprawiedliwość, Transformacja, Rydwan i karta Magik. Czyli tak jakby w Was życie wstąpiło po jakiejś trudnej sytuacji, po jakiejś trudnej sprawie, może rozstanie, może jakaś właśnie sprawa rozwodowa, jakieś inne sprawy sądowe, biurokracyjne, czy po prostu jakaś trudna sytuacja, w której może zostaliście niesprawiedliwie potraktowani przez kogoś, z którą zmagaliście się przez jakiś czas i która jakby wysysała z Was bardzo dużo energii. Więc tak czy inaczej, czuję, że ta sytuacja się kończy, że jest przed Wami taka świetlana przyszłość, dużo jakby ruchu do przodu, że już od tego odejdziecie, sprawy się, może też była jakaś sytuacja, która utknęła gdzieś i musieliście właśnie bardzo, nie wiem, długo czekać na coś, tak? Nie mogliście ruszyć z jakąś, nie wiem, budową czy z jakimiś innymi swoimi planami, bo coś tam gdzieś utknęło po prostu w jakimś urzędzie i trwało tyle, ile trwało. A tutaj jest właśnie dużo takiej energii, ruchu do przodu, takiego działania, tak, że no, nie jest tylko podwijać rękawy i brać się za robotę. Czy może pod takim kątem, że no właśnie przez coś trudnego przeszliście, co wysysało z Was energię i już Wam jakby nie starczyło energii na inne sprawy w Waszym życiu, na życie po prostu. Więc pod takim kątem też, tak, że jakby właśnie ta życiowa energia w Was wstąpi i na nowo Wam się zachce coś robić, gdzieś chodzić, jeździć, organizować jakieś, wiecie, sprawy czy jakieś jakimiś swoimi zainteresowaniami się zająć, może firmę rozwijać swoją, tak, czy karierę po prostu. No dużo takiego ruchu do przodu fajnego. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Szóstka monet, królowa kielichów, dziesiątka buław. I mam takie poczucie też, że cokolwiek to było, cokolwiek straciliście, czy to czas, czy pieniądze, czy nie wiem, zdrowie może, mam nadzieję, że nie, ale może część z Was, to, że to się wyrówna, tak, że Wszechświat Wam to wyrówna. Może w innej formie, od innej osoby, w jakiś inny sposób, ale że to będzie jakby, wiecie, wynagrodzone, ten Wasz wysiłek nie poszedł na marne. W cokolwiek się tutaj zaangażowaliście, w cokolwiek właśnie ta energia szła, to zostanie jakby zwrócone, tak? No tak jak mówię, nie zawsze od tej osoby, od której powinno, nie zawsze w taki sposób, jakbyśmy się tego spodziewali, ale wraca. Więc o to się nie martwcie. Rycerz mieczy, czwórka kielichów, i piątka buław. Mam takie poczucie, że dla części z Was, może to ta sama historia, o której tu wspomniałam na początku, dla części z Was to może być jakaś inna, równoległa sprawa, w której też właśnie takie utknięcie
mogło być spowodowane tym, że baliście się, co ludzie powiedzą. I na przykład nie chcieliście odejść z jakiegoś związku, bo, no bo co ludzie powiedzą, tak? Że będzie na mnie, że to ja wymyślam, albo że jakieś robię problemy, albo właśnie z jakiejś pracy może nie chcieliście też z takiego powodu odejść, tak? Że macie jakąś tam ciepłą posadkę, a chcieliście zmienić na coś zupełnie innego, albo swoją firmę założyć, ale baliście się nawet nie tyle tego, czy sobie poradzicie, tylko co ludzie powiedzą, tak? Że będą krytykować, że będą się czepiać, że będą wam jakieś, wiecie, problemy robić i nie wiem, nie wiadomo co jeszcze. I mam poczucie, że to też was blokowało po prostu, to zdanie innych, że i to, że właśnie czekaliście w jakiejś sytuacji długo za długo, właśnie z obawy przed opinią innych osób. I mam poczucie, że to też się zmieni, że dojdziecie do takiego punktu, że dobra, bez sensu, w sumie co mnie obchodzi, co inni na ten temat myślą. Ja już dłużej tutaj nie mogę. Ja już dłużej tutaj po prostu nie chcę. Ja mam tego dosyć i biorę się za siebie i trudno. I podejmuję swoje decyzje w swoim życiu i robię to, co czuję, uważam za słuszne. Więc znowu właśnie, dla wielu z was właśnie czuję, że to będzie jakaś druga sytuacja, która właśnie czasami jest tak, że wiecie, energia jest ta sama, ale objawia się jakby w kilku sferach naszego życia w inny sposób, więc wydaje się, że to są różne sytuacje, ale jakby rdzeń, tak, ten schemat jest ten sam, który jakby wywołuje te różne sytuacje w różnych sferach naszego życia. I tutaj to może tak być, tak, że ta sama jakby energia takiego zastoju i była i w jakiejś tam sytuacji biurokratycznej, czy w jakimś może związku i na przykład w pracy to samo, tak? A teraz jak ruszy, no to ruszy wszędzie, do przodu, w jednym i w drugim. Tak, piątka kielichów dalej, rycerz monet i rydwan. No właśnie, może być tak, że też mieliście taką energię trochę płakania nad rozlanym mlekiem. I no nie wiem, ja uważam, że to jest okej i do pewnego stopnia, że jak najbardziej, no czemu masz sobie nie popłakać, jak jest ci smutno z jakiegoś powodu, że coś nawet niech to będzie, to ja kiedyś płakałam nad rozlanym mlekiem dosłownie parę lat, znaczy no, już tam dobre parę lat temu, ale ostatnia, wiecie, porcja mleka była i miałam ochotę na płatki z mlekiem i mi się rozlało. No ale to tak na marginesie, w sensie uważam, że nie ma nic złego w płakaniu nad nawet jakimiś drobnymi stratami, jeżeli jest nam po prostu smutno, bo nam na czymś zależało i to było dla nas ważne i nieważne, co inni na ten temat myślą, ale po prostu no, kwestia tego, jak długo, tak? Czy to będzie no, 5-10 minut, czy to będzie jeden dzień, czy to będzie 5 lat, no bo niektóre sytuacje po prostu nie są warte tego, żeby zatrzymywać swoje życie na tak długo i tak długo nad czymś rozpaczać. I tu mam poczucie, że właśnie nad czymś długo za długo płakaliście, tak? A życie jakby stało i czekało, aż w końcu się podniesiecie i ruszycie do przodu. No i dobra przepraszam, dobra wiadomość jest taka, że podniesiecie się tutaj z tych kolan i przestaniecie już rozpaczać nad tym, co nie wyszło, co się nie udało i zaczniecie myśleć, co teraz mogę zrobić, tak? Jakie mam teraz opcje, w którym kierunku mogę ruszyć, co mogę zmienić, co mogę zrealizować, tak? Co jest jakby w zasięgu moich możliwości, bo na to, co straciłam, no już nie mam kompletnie żadnego wpływu, nie miałam wtedy prawdopodobnie też i teraz tym bardziej nie mam, więc nie ma sensu już nad tym dłużej rozpaczać, trzeba po prostu zobaczyć, jakie są opcje i ruszyć do przodu. Dobra, zobaczmy z kart emocji, co tutaj mamy. Karta satysfakcja, super. Zachwyt, więc no właśnie, jak czuję, że podniesiecie, zobaczcie tutaj ona na tej piątce kielichów wpatrzona w ziemię, tak, te kielichy, co tam się rozlały, więc czuję, że się podniesiecie właśnie z tych kolan, z tej ziemi, z tego rozpaczania nad tą jakąś jedną sytuacją, czy może dwiema i po prostu zaczniecie patrzeć dalej, tak, bardziej na horyzont, na to,
ile jeszcze jest możliwości. Nawet tutaj jest po tej karcie wszechświat, nie? No, we wszechświecie naprawdę jest. Są nieograniczone możliwości tego, co możemy osiągnąć, tego, czym możemy marzyć, czego możemy zapragnąć. I czuję, że no, pewne jakiś ułamek opcji Wam odszedł i może dla Was to ta opcja, to jakaś jedna opcja, dwie opcje, cokolwiek to było, to co straciliście, może wtedy to było dla Was całym światem i było dla Was jedyną jakąś możliwą opcją. I być może dlatego tak trudno jest Wam, było Wam się z tym pogodzić, z tym, że coś nie poszło tak, jakbyście tego chcieli, tak? Bo to urosło do takich rozmiarów, że wydawało Wam się, że to jest jedyna w ogóle szansa, jedyna opcja. Ale no teraz myślę, że zdacie sobie sprawę, że to był tylko malutki ułameczek, tak? Malutki pył w całym jakby oceanie, malutka kropelka w całym oceanie możliwości, które macie tak naprawdę w zasięgu swojej ręki, których możecie zapragnąć, których możecie chcieć, które możecie zrealizować. I zaczniecie się po prostu na tym skupiać, tak? A tamta rzecz, mimo tego, że trudna i przykra dla Was, po prostu zacznie jakby tracić na objętości trochę, tak? Gdzieś tam często no, zostają takie rzeczy w nas, ale zwłaszcza jeżeli no, różne rzeczy nam się przytrafiają w życiu, tak? Różne rzeczy tracimy i niektórych nie da się zapomnieć. Też nawet nie chodzi o to, żeby zapominać i udawać, że się nic nie stało. Tylko właśnie tego kwestia tego rozmiaru, jaki rozmiar nadajemy niektórym rzeczom. Czy to jest tak, że to będzie nam przesłaniać cały świat i nie jesteśmy w stanie w ogóle ruszyć i funkcjonować? Czy mamy tą perspektywę, że to jest no, po prostu kawałeczek naszego życia, ważny i istotny i może bolesny przez długi czas, ale wciąż to jest tylko ułamek tego całego naszego życia. Dobra, karta pogarda, skrucha, rozczarowanie, zdecydowanie i karta gniew. No więc no to są te emocje właśnie, może też poczucie winy się u Was pojawiało i to was też mogło trzymać właśnie w tym kontekście, trochę co ludzie powiedzą, no ale no, taka trochę poczucie winy, trochę wstyd, więc to też nas czasami trzyma właśnie przy takich sytuacjach, tak, no bo czasami to, żeby ruszyć do przodu, wymaga tego, żeby skonfrontować się z tym, co jest takie niewygodne i nieprzyjemne. I potrzebujemy po prostu czasu, żeby nabrać energii, żeby no, wstać z kolan i stawić czoła temu, co trzeba, temu, co konieczne. Więc tutaj no, czuję, że wychodzicie po prostu z tej energii. Ta karta gniew to też jest taka dla mnie, wiecie, motywacja do działania, więc, no, więc tyle dobrego, tyle fajnego dla Was. Dobra, zobaczmy jakąś kartę porady jeszcze. Czy jest coś, co jeszcze musicie usłyszeć, na co musicie zwrócić uwagę. Tak, go with the flow, płyń z prądem. Zobaczcie, ta osoba też jest taka tutaj rozluźniona, zrelaksowana, więc widzicie, to też jest... czasami mamy wrażenie, że musimy się z czymś szarpać, że już jak coś ruszy, to że to będzie wymagało, wiecie, takiego nakładu energii i tak dużo zaangażowania naszego, a czasami, czy nawet czasami odpuszczenie czegoś, takie mam poczucie, że to tak dużo kosztuje, a czasami wystarczy po prostu coś, wiecie, wypuścić z ręki, tak po prostu rozluźnić się, zamiast trzymać kurczowo i ściskać, nie? Są takie poczucie, że czegokolwiek ta sytuacja dotyczy, to tak naprawdę opuszczenie tej sytuacji, pogodzenie się z tą sytuacją, pójście w nowym kierunku wymaga o wiele mniej energii, niż Wam się wydaje. Że to bardziej chodzi o to, żeby się rozluźnić i odetchnąć w tej sytuacji z tym, że po prostu jest jak jest i co się wydarzyło, to się wydarzyło. I w takim rozluźnieniu pójść dalej, a nie w takim, wiecie, spięciu, że okej, ja teraz muszę walczyć o siebie, walczyć o to, żeby, nie wiem, coś tam nowego w tym swoim życiu zrobić. Po prostu wystarczy odetchnąć.
Aż sama muszę odetchnąć. Wystarczy odetchnąć i po prostu pójść dalej. Tak pozwolić, żeby to życie płynęło. Pozwolić sobie iść dalej, tak? Pozwolić, żeby te rzeczy się rozwinęły jakoś dalej, tak? Żeby te różne nowe opcje, możliwości się pojawiły w naszym życiu. Okej. Okay. Dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. Na dzisiaj Wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała mysz. Słabo ją widać. No, i kartę lwica. Zasługujesz na odpoczynek. Okej, okay, zobaczmy ogólną energię, Waszą ogólną energię. Jak tu macie samopoczucie? Co się u Was dzieje? Co u Was słychać? Mamy kartę diabeł. Kartę cesarzowa. Umiarkowanie. I karta transformacja. Ok, zdecydowanie. Więc tak, wychodzicie z jakiejś toksycznej sytuacji, z jakiejś trudnej relacji, może trudna praca, znaczy jakaś, nie wiem, toksyczna sytuacja w pracy, czy w związku, czy może jeszcze coś innego. Czasami, nie wiem, w jakichś remontach piszecie, jakichś innych po prostu trudnych sytuacjach, męczących. Więc cokolwiek to było, to czuję, że teraz już nadchodzi taki czas na regenerację, na to, żeby odpocząć. Co mogliście zrobić, to zrobiliście, co było w Waszej mocy, to daliście po prostu radę. Jeżeli coś, z czymś sobie nie poradziliście, no to trudno, nie na wszystko mamy wpływ i jakby nie wszystko jest w zasięgu po prostu naszych możliwości i też nie ma co się z tym jakby siebie, wiecie, obwiniać za to i sobie wyrzucać. No ile mogę, tyle zrobię. Pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. Ale tak czy inaczej, właśnie może być tak, że Wy macie jeszcze takie poczucie trochę, że mogłam czy mogłem zrobić więcej, takiego trochę niezadowolenia z tej sytuacji, a ja mam poczucie, że Wy sobie bardzo dobrze poradziliście, że naprawdę powinniście być z siebie dumni w tej sytuacji, bo mało kto w takiej trudnej sytuacji, jakby tak dobrze by sobie z tym poradził. Nawet jeżeli dla Was to nie było, wiecie, idealne poradzenie sobie i było to dla Was trudne i dużo Was to kosztowało, to no, to tak czy inaczej macie z czego być dumnymi. I mam poczucie, że to też jakby zbudowało w Was taką większą wytrwałość, taką jakby taki mięsień, wiecie, emocjonalny, taką wytrzymałość wewnętrzną i też taką umiejętność właśnie radzenia sobie w takich sytuacjach. Więc a to jest coś takiego, wiecie, to są takie rzeczy, których nie da się inaczej nauczyć, tylko w życiu, tylko w doświadczeniu, tylko poprzez przejście, przeżycie takich sytuacji. I to nas wzmacnia. Nie jestem wcale fanką, wiecie, powiedzenia, co cię nie zabije, to cię wzmocni, no bo są naprawdę sytuacje, które mogą cię pozamiatać, no ale tutaj ewidentnie was to wzmocniło. Jakby mimo tego, że naprawdę było trudno i dało wam popalić. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Ósemka buła. Szóstka monet, trójka mieczy. Więc jeżeli ponieśliście jakieś straty, to nie martwcie się, jakby wszechświat Wam to wynagrodzi. To może przyjdzie z innego miejsca, z innej osoby, od innej osoby w innej formie, ale to jakby wróci do Was, tak? To, co Was, to ile Was ta sytuacja kosztowała, czy to finansów, pieniędzy, zdrowia, emocji, nie wiem, czasu, czegokolwiek, to do Was przyjdzie, tak? To nie zniknie i to jest zauważone. Piątka mieczy, królowa kielichów i karta siła. Okej, okay, więc trochę mam jeszcze takie poczucie, że no może być dosyć świeża sytuacja i trochę jeszcze jesteście tacy
nie do końca jakby poukładani z tą sytuacją, że raczej jeszcze w takiej, w takim trybie przetrwania niż uzdrawiania, tak? No bo tak jest, nie wiem, podam na przykładzie zwierząt, jak zwierzęta gdzieś tam się w jakąś walkę wejdą, no to najpierw jest kwestia tego, żeby przetrwać, dopiero później się gdzieś tam rozchodzą i mają czas na wylizywanie ran, tak, na regenerację. Więc tutaj u Was jeszcze czuję właśnie taką energię tego przetrwania, żeby przetrwać, ale czuję, że zaraz przyjdzie czas właśnie na tą regenerację, że te emocje opadną, zobaczycie, że już jesteście w bezpiecznym miejscu, w bezpiecznej jakby sytuacji, nic Wam nie grozi i powoli zaczniecie jakby uzdrawiać się, tak? Powoli sprawy zaczną wracać do normy. I powoli to, co wasze, to, co straciliście, zacznie do was wracać, napływać. Tak jak mówię, może być w innej formie, no, może z innej strony, w inny sposób, niż byście się tego spodziewali, niż byście tego chcieli, ale przyjdzie. Dalej, paś monet. Siódemka buła. I karta rydwan. I mam też takie poczucie, z jednej strony to, czego się nauczyliście w tej sytuacji, to taka większa trochę ostrożność, wybiórczość, żeby bardziej zadbać o siebie zawczasu, żeby bardziej zwracać uwagę i reagować po prostu wcześniej, jeżeli coś Wam nie służy, jeżeli widzicie, że ktoś się nie w porządku zachowuje i wiecie, już Wasza intuicja Wam podpowiada coś tutaj, że coś tutaj śmierdzi, to tak jakby nauczyliście się, że nie idziecie w zaparte, tylko po prostu tego słuchacie albo sprawdzacie o wiele wcześniej i dokładniej, czy tam daną osobę, czy jakąś daną sytuację. Więc to jest na pewno taka, też taka umiejętność, która na przyszłość Wam się przyda. To raz, a dwa, mam też takie poczucie, że cała ta sytuacja trochę jakby ustawiła Was, ustawi Was na nowy tor, trochę jakby na taką nową linię życia, że może to jest jakaś duża zmiana, która, nie wiem, sprawi, że nawet przeniesiecie się do jakiegoś innego miejsca zamieszkania, zmienicie karierę, tak jakby w znacznym stopniu odmieniła po prostu Wasze życie na lepsze. Więc myślę, że no trochę takie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wiem, że czasami trudno jest w to uwierzyć, zwłaszcza jak jesteśmy jeszcze w tej takiej energii, właśnie w tym trybie przetrwania, jak jeszcze jesteśmy właśnie jedną nogą w tej trudnej sytuacji, to ciężko jest nam te pozytywne rzeczy zobaczyć, te pozytywne jakieś strony, ale mam poczucie, że z upływem czasu zadzieje się niedługo jeszcze parę rzeczy, nie wiem, poznacie kogoś nowego, fajniejszego, w jakimś nowym miejscu będziecie, czy jakąś o wiele lepszą pracę znajdziecie i zobaczycie, że będziecie mieli takie, że no w sumie jakby warto było, w sensie gdyby tam to się nie wydarzyło, gdyby tam sytuacje się nie potoczyły tak, jak się potoczyły, to nie byłabym, nie byłbym tutaj, gdzie jestem teraz. A to wielkie szczęście, że jestem tu, gdzie jestem teraz, tak? Więc no, tego Wam życzę, ale właśnie widzę, że tak po prostu też będzie. Dobrze, zobaczmy jeszcze z kart emocji, co tutaj mamy. Karta bezsilność, osamotnienie, poczucie akceptacji. Czasami też w takich trudnych sytuacjach, nie chcę powiedzieć, że takie trudne sytuacje dzieją się po to, żeby, bo to tak nie jest, ale czasami w takich trudnych sytuacjach uświadamiamy sobie, zauważamy, jakby takie dobro w innych osobach, tak? Jak dużo wsparcia od innych osób do nas płynie. Tak, tam gdzie wydawało nam się może często, że właśnie, że jesteśmy sami, że nie możemy na nikogo liczyć, nie mamy na kogo liczyć. Czasami pojawiają się po prostu jakieś osoby, które
mimo tego, że może nie są, nie były nam bliskie, nie są nam bliskie, to dają nam takie wsparcie i takie i taką pomoc i tyle dobra jakby od takich osób dostajemy, że to też jest takie wzruszające i to też jest bardzo wartościowe i to też jest coś, czego nie doświadczylibyśmy, nie mając po prostu takich trudnych doświadczeń. Tak więc nie mówię, że te trudne rzeczy dzieją się po to, żebyśmy zobaczyli, ile dobra jest w innych ludziach, no bo bez przesady, ale są po prostu takie elementy, które dają nam też dużo do myślenia, po prostu kiedy widzimy dobroć, tak, w tych innych osobach, wsparcie od innych osób. Takie wzruszające. Dalej karta strach, nadzieja i karta zawiść. No właśnie, tak jak mówię, że w jedną nogą jeszcze jesteście w tej trudnej sytuacji, ale to już jest tylko jedna noga, tak? Ze wszystkich czterech kończyn i reszty ciała. Tak jak tutaj zobaczcie, że tu cała ty jesteś, czy cały ty, a ta sytuacja trzyma cię tutaj jeszcze tylko za kostkę, tak? Więc już naprawdę jakaś ostatnia prosta tego, żeby się z tej sytuacji uwolnić. Strach i nadzieja. Trochę się też może pojawiać w Was taki właśnie strach, że ta sytuacja jeszcze będzie długo trwała, albo że nie uda Wam się z niej wyjść. No i trzymacie się tej nadziei, że będzie lepiej, no nie? Dobra, zobaczmy jeszcze jakąś kartę porady dla Was, co jeszcze musicie usłyszeć, co jeszcze Was wesprze w tej sytuacji. Mamy kartę zmiana i progres. I karta daj miłość. Okej, tu jeszcze zobaczymy kartę hibernacja i regeneracja. Okej, więc tutaj też mieliśmy o tym odpoczynku. Więc na pewno warto, żebyście dali sobie też ten czas na właśnie taki odpoczynek, na regenerację po tej trudnej sytuacji. Czy nie wiem, zmiana pracy, może jakiś dłuższy urlop, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, albo starajcie się sobie pozwolić na tyle, na ile możecie. Czy nawet weźcie urlop, jeżeli chodzi nawet o jakieś prywatne sprawy, żeby trochę się jakby zregenerować, mieć trochę przestrzeni na to, żeby, nie wiem, swoją przestrzeń, nawet mieszkanie gdzieś tam ogarnąć, czy gdzieś wyjechać na parę dni, żeby trochę przewietrzyć umysł. I co tutaj jeszcze z tą kartą zmiana i progres? Właśnie mocno mam takie poczucie, że jakby przez tą sytuację, bez względu na to, jak trudna była, wejdziecie, ale też przez to, jak sobie w niej poradziliście. No bo zauważcie, że są naprawdę, jest całe mnóstwo osób, które nadal tkwi w takich samych sytuacjach, albo niby coś zmienia, ale wiecie, z jednego toksycznego partnera na następnego i cały czas to samo powtarzają. A wy tutaj zrobiliście taką robotę, że naprawdę się uwalniacie od tego jakiegoś trudnego schematu, toksycznego schematu, od tego jakby w takim stopniu, że to się już nie będzie pojawiać. A przynajmniej nie aż w takim nasileniu, tak? I samo to, że macie, wiecie, może się pojawić, tak? Ale wy już macie jakby nosa do tego, wy już macie tą umiejętność odejścia z takiej sytuacji. Więc nawet jeżeli coś takiego się pojawi, spotkacie znowu jakąś osobę, czy traficie do jakiegoś takiego miejsca, to wy tam nie utkniecie. Wy będziecie umieli po prostu od tego odejść, tak? Wybrać siebie, zadbać o siebie. Więc to jest na pewno coś, co jest mega ważne i mega wartościowe w Waszej sytuacji. I też mam poczucie, że właśnie ten element takiej dobroci ludzi, czy poznacie jakąś bardzo taką dobrą, sympatyczną osobę, może to będzie jakaś nowa przyjaźń, może jakaś nowa relacja nawet, która będzie miała duże znaczenie, duży wpływ na Wasze życie. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj w takim razie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.